Witam w kolejnym odcinku SGSM News. W dzisiejszym odcinku News prosto z Francji. Jakiś czas temu informowałem Was, że teleturniej Dobra Cena, czyli The Price is Right, powraca do tego kraju. No i rzeczywiście, znamy już szczegóły. Teleturniej Le Juste Prix, bo tak się nazywa francuska wersja Dobrej Ceny, wystartuje, ta najnowsza wersja, 11 marca 2024 roku, to będzie poniedziałek. I e, będzie ona emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30, a gospodarzem będzie Eric Antoine, który będzie już e, dokładnie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy gospodarzem tego turnieju we Francji. E, no i e, po raz pierwszy ten będzie emitowany e, na antenie telewizji M6. Do tej pory. E, te wcześniejsze wersje emitowała TF1 a w roku 2001 również France 2 no i co należy jeszcze powiedzieć to zapowiadana francuska wersja Najsłabszego ogniwa, która miała wrócić właśnie również na antenie M6 czyli Le Mans no niestety z tego nic nie będzie a z takich pobocznych newsów to e, kilka teleturniejów firmy Talpa robi zawrotną karierę na, karierę na świecie. Przede wszystkim De Flor, teleturniej, który e, powstał w Holandii, został sprzedany już do Niemiec, Stanów Zjednoczonych. E, ostatnio został sprzedany do Turcji na antenie telewizji ATV e, no ogólnie rzecz około 10 krajach. E, węgierska telewizja RTL zrezygnowała ze swojej wersji dobrej ceny która była emitowana wiosną ubiegłego roku, po prostu po jednym sezonie ten teleturniej skasowano na Węgrzech, a obecnie RTL w paśmie o godzinie 19 nadaje węgierską wersję teleturnieju The Jump, który również jest holenderski, oryginalnie od firmy Talpa. No i również coraz większą karierę robi teleturniej Quiz with Balls, który latem zeszłego roku zadobywał na antenie kanał SBS6 w Holandii, no a obecnie swoją wersję kręci amerykańska telewizja Fox. No i ciekawostą jest fakt, że podobnie jak jaka to melodia na Foxie, ten teleturniej powstaje w Australii, ale dlaczego nie? To bogatemu zabroni. No i to tyle newsów ze świata teleturniejów z ostatniego czasu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM News.